na 5 tygodni przed początkiem nowej gali. Gali kickboxingu Bitwy Warszawskiej 20 roku. Spotykamy się z trenerem i z właścicielem klubu kickboxingu Fight Club Radzymin. Klub istnieje od dawna? Klub istnieje od 8 lat. Tak naprawdę jest to nasza trzecia lokalizacja. Zaczynaliśmy gdzieś tam 8 lat temu w szkole numer 1 w Radzyminie, na sali gimnastycznej. Bardzo fajne treningi na górze, tam na sali takiej, gdzie byliśmy troszeczkę w odosobnieniu, także gdzieś tam mogliśmy rozwijać nasze talenty w ukryciu. Potem był lokal nad znanym lokalem La Pasta, prawda, w Radzyminie. Tam mieliśmy okazję trenować 2 lata. No i w końcu trafiliśmy w 2020 tutaj, gdzie tak naprawdę jest to nasze miejsce, nasz drugi dom. Tutaj młodzi adepci mogą się szkolić, mogą się rozwijać, mogą spełniać swoje pasje. Także my jesteśmy dumni z tego miejsca, prawda? Przez lata z małego klubiku stworzył się potężny i znany klub. Kiedyś jak to zakładałem, nie myślałem, że do tego punktu tak szybko, że taka wielka transformacja będzie, prawda? Z małego klubu, tak jak przed chwilą pan powiedział, staliśmy się dużym i rozpoznawalnym klubem. Mamy reprezentantów Polski w swoim klubie, mamy osoby na bardzo wysokim poziomie, mamy różne sekcje już teraz, bo mamy sekcję MMA, mamy sekcję boksu, jest sekcja kickboxingu, prawda, bo z tego się wywodzimy, jest samoobrona dla kobiet, są zajęcia dla dzieci od 5 roku życia, także nasza oferta jest bardzo szeroka. Radzymin zawsze słynął z rycerzy sportu walki wszelakich, ale wbić się w to miejsce i stanąć na podium dość mocno, tak jak wy stoicie z kickboxingiem, jest to sztuka. Powiem tak, jesteśmy z małego miasteczka, wiadomo, konkurować z innymi klubami z dużych miast wcale nie jest łatwo, ale udało nam się to, nie tylko na arenie polskiej, ale i międzynarodowej. W tamtym roku z Pucharu Świata w Węgrzech przywieźliśmy aż 5 medali, w ten 1 złoty, także myślę, że na taki mały klub mamy już osiągnięcie naprawdę duże. To nie są małe kroczki do wielkiego sukcesu, tylko to są olbrzymie kroki w sukces. Tak. Celowane. Celownik mamy dobry, nastawiony jest akurat w 100%. Dobrze, ile macie członków? Na chwilę obecną, bo to prawda jest też sezonowość, jak w każdym gdzieś tam sporcie, na chwilę obecną około 150 osób jest w klubie. Podzielone na grupy wiekowe, rozumiem? Tak, wiekowe oraz też na poziom. Od dzieciaczków po seniorów? Od 5 roku życia najstarszy obywatel ma 54 lata. Dużo jest kobiet? Na tą chwilę około 30. Dobrze. Niedawno pojawił się nowy pomysł. Organizacja pierwszej w historii tego miasta gali kickboxingu. Tak, pojawił się taki pomysł. Pomysł nie pojawił się sam. Tak naprawdę pomysłowo osobą, która dała taki, jakby można powiedzieć, początek tego. Inicjator. Inicjator. Bardzo dobrze, bardzo dobre słowo. Był Mirek Sieracki, który przyszedł jako pierwszy do mnie, bo zawsze wszyscy przychodzili: Piotrek, zrób galę. Zrób galę, zrób galę. Mirek do mnie przyszedł i powiedział: Piotrek, dawaj zrobimy galę. Ja mówię, no pierwszy raz ktoś do mnie przyszedł i mówił: dawaj zrobimy we dwóch. Jest pomysł. Jest pomysł. We dwóch zawsze razem troszkę łatwiej, ale mamy możliwości. Mamy zawodników już teraz na tyle dobrze wytrenowanych, żeby w tej gali brać udział, prawda? Tym bardziej, że jedna z naszych zawodniczek będzie brała udział o tytuł zawodowej, międzynarodowej mistrzyni Polski. Gala potężna, ogólnopolska, być może z udziałem zawodników z zagranicy? Tak, potwierdzone są walki z zawodnikami z Estonii, z Litwy, z Ukrainy, także myślę, że jak nasz lokalny mały rynek, ta gala nabiera spektrum międzynarodowego. Ile walk przewidziałeś? Około 12, zależy, bo wiadomo, ta karta walk jest często ruchoma, są kontuzje, często zawodnicy zmieniają, prawda, swoje decyzje co do walki, więc różnie, ale na razie, na chwilę obecną mamy 12 walk. Na dzisiaj pewnych 12, tak. Na dzisiaj pewna informacja, że gala odbędzie się w Rokisie w Radzyminie. Dokładnie tak, Rokis w Radzyminie. I pewna jest data. 9 marca, start godzina 19. Bilety?
bilety do nabycia albo u nas w klubie, albo w lokalach, które są na naszym plakacie, czyli w sklepie Naprawimy To, bądź salonik prasowy Szpilka. W czym chcecie być lepsi? Chcemy być nie lepsi, chcemy stworzyć lokalnych bohaterów, chcemy dać młodym sportowcom szansę do pokazania się szerokiej publiczności, do możliwości wyjścia przy swojej publiczności, przy światłach, przy muzyce, tak jak jest to na prawdziwych galach zawodowych. Co? Będą 3 walki w boksie, 8 walk w kickboxingu, 1 walka będzie zasekcjonowana w boksie na małe rękawiczki, także zapowiada się naprawdę widowisko na wysokim poziomie. Cóż, zapraszam. 9 marca, już niedługo. To będzie Bitwa Radzymińska 2024 roku. Bitwa warszawska, taka jest nazwa, ale wbrew pozorom będzie to Bitwa Radzymińska. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również.